Ja bardzo lubię ten fragment, że w normalnych warunkach nie trzymalibyśmy się razem. Ja miałem ten dar, czy tam zaszczyt, że z wieloma członkami tej wspólnoty piłem, albo oni ze mną pili. Niektórych widziałem pijanych, a niektórzy mnie widzieli pijanego. I powiem wam, że to są bardzo cenne doświadczenia, bo okazuje się, że jak tutaj jest wszystko git, wszystko jest fajnie, to jak się człowiek napije, to jest masakra. Nie? Okazuje się, że to jest tak jak rzeczywiście, jak dr Jekyll i Mr. Hyde, jak to jest napisane w Wielkiej Księdze, nie? I w tych, no, i to są normalne warunki właśnie, kiedy jesteśmy pijani, to są normalne warunki. Kiedyś Wiktor się mnie zapytał, nie wiem skąd miał Wielką Księgę, może wtedy czytał. I mówi, wiecie, który z nich był normalny, nie? Ten dr Jekyll czy Mr. Hyde, nie? I ja mówię, mówi, którego trzeba leczyć. A okazuje się, że trzeba leczyć tego doktora, nie? A to doktor był chory. A doktor, a ten Mr. Hyde, jak już dostał szajby, jak się napił tego eliksiru, to on był sobą, po prostu on był potworem, nie? I to, i słuchajcie, i ja widzę to samo jest ze mną, nie? Mnie teraz trzeba leczyć, kiedy ja jestem trzeźwy, nie? Bo jak jestem pijany, to mi nic nie pomoże. Ja rozszarpię każdemu gardło, nie? Jak sobie nie poradzę tak, to inaczej, nie? Aby tylko się nachlać. To jest jedyny mój cel. Jestem jak zwierzę, nie? Normalne zwierzę. Ale ja wtedy jestem normalny. Natomiast to, co jest tutaj, to ja jestem właśnie nienormalny. Bo ja tak, powstrzymuję swoje wady charakteru. Ja nie jednemu bym mordę tu obił, no nie? Nie jednemu bym ręki nie podał i tak dalej, i tak dalej. Telefonu nie dał i tak dalej. Tu okazuje się, są jakieś zasady, nie? Jakie zasady? A kto mi każe przestrzegać te zasady? Kto? To prowadzący? Jakiś tu lider? Nie. Sytuacja, która mnie tu doprowadziła. Tu są sprawy życia i śmierci. I okazuje się, że jeśli ja nie będę przestrzegał tych zasad, to ja zginę. Nie? I to jest w związku z tą drugą tradycją i drugim krokiem. I drugi krok mówi tak, że uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Natomiast dwunasty krok mówi, w rezultacie tych kroków, przebudzeni w rezultacie tych kroków. I okazuje się, że ja bym nawet tego przebudzenia nie doznał, gdyby nie ta siła wyższa. Siła, która mnie po prostu zmusza, która mi daje szansę do tego, że ja się zmieniam. Nie? Że na przykład, słuchajcie, to jest takie oczywiste, ale większość z was sobie nie zdaje tej sprawy, że w szóstym kroku jest napisane, zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze co? Wady? Wady? Znaczy się, staliśmy się całkowicie gotowi, aby ten usunął nasze wady, a w siódmym jest, zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki. A gdzie te wady? Dlaczego? Wiecie, ja dzisiaj półtorej godziny spędziłem ze swoim pierwszym sponsorem, z Felkiem, no, nagrałem parę filmów tam i do mnie dochodzą rzeczy tak oczywiste, jak to, że ja tu dzisiaj siedzę, nie? Po takim czasie, ja słuchajcie, nigdy nie zwracałem na to uwagi. Pierwszy raz w Legionowie, teraz niedawno dziewczyna o tym powiedziała, że w szóstym są wady, a w siódmym są braki. Nie? I jak dzisiaj gadałem z Felkiem, on mówi, Wiesiek,
A od kogo masz tę wadę? Ja mówię, no to już gadaliśmy kiedyś 20 lat temu, że zalety mam od Boga, a wady od szatana. Nie, okazuje się, że wady też mam od Boga. Bo gdyby nie moje wady, to ja bym po prostu dzisiaj nie pomógł tylu ludziom, ilu pomogłem. Nie? Bo dzięki tym wadom... Gotowi do usunięcia wad. Ale ja nie wiem, czy jesteś jakimś nauczycielem tutaj, czy nie, nie, nie. Czy jakimś prelegentem, czy jak? Ale słuchaj, ja mogę mówić, co mi się żywnie podoba, rozumiesz? Nie masz prawa mi nawet przerwać. No to... Dobra, kontynuuj dalej, bo już mnie zdenerwowałeś. Ciągnij swój wykład dalej.